W dzisiejszym fascynującym premierowym odcinku ze SpongeBob Kanciastoporty The Cosmic Shake wyruszymy na niesamowitą i zakręconą przygodę ze SpongeBobem i Patrykiem, którzy przez przypadek zdobyli bardzo mocną miksturę, a mianowicie syrenie łzy, które spełniają życzenia. I niestety ich życzenie wywróciło do góry nogami całe bikini dolne. I aby naprawić strukturę multiversum, SpongeBob i Patryk muszą wyruszyć do nowych światów i wszystko odkręcić. A jako iż jest to nowa seria, to chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili 10 tysięcy łapek w górę. Wiem, że to dużo, ale wydaje mi się, że dacie radę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag SpongeBob, aby zwiększyć zasięgi tego filmu do granic możliwości. A jeżeli ty, drogi widzu, jesteś nowy i jeszcze nie kliknąłeś czerwonego przycisku subskrybuj, to nie zastanawiaj się, zrób to w tym momencie, aby zostać z nami na dłużej. No i oczywiście, żeby nie przegapić kolejnych odcinków ze SpongeBoba. Zaczynamy, zobaczmy, co znowu namieszali SpongeBob i Patryk. Tak więc klikamy nowa gra i mam nadzieję, że to będzie niesamowite. Niesamowita przygoda, drodzy widzowie. Oj, będzie. Oj, będzie, już widzę po tej grafice. Siema. Jestem gotów. SpongeBob jest gotów. Jestem gotów. Czegoś zapomniałem, czegoś zapomniałem. Aha, klasyk. Teraz jestem gotów, teraz. Co to jest? O, tak się cieszę, że nie mam świata rękawic. Muszę świat rękawic? Zanim zapomni, jaki mamy dzień. Dobra. Kim jestem? Kim jestem? Czyżby SpongeBob stracił pamięć? Niemożliwe. Dobra, musimy iść do domu Patryka. Jak widzicie, gra wygląda wow. Oczywiście w pierwszą część grałem na Nintendo, więc ta grafika też nie była jakaś super. Teraz też możecie tą grę kupić na Nintendo, na Steamie. Dam wam oczywiście linka w opisie, jakbyście chcieli sobie kupić. A tymczasem idziemy odwiedzić Patryka, ponieważ musimy dowiedzieć się, co tutaj nasi główni bohaterowie Wróć namieszają. Po łodziku. Muszę się porządnie wyspać. Mhm. Wróć, budziku. No dobra. Znajdź Patryka w domu. Znajdź sposób, żeby porozmawiać z Sandy w kopule. Okej, nie ma problemu. Siema. Na twoim miejscu nie szłabym tędy, SpongeBob. Duży korek blokuje drogę. Jaki korek? Aha, dobra, samochodowy, co? Zwykły. To jak wszyscy zachwycają się jedzeniem pod tłustym krabem? Mhm. Nie zachwycają się. Sam zobacz. Utknąłem tu z właścicielami rywalizujących restauracji. Kubła pomy i pod tłustym krabem. To idealna okazja, żeby zacząć kręcić dokument o najlepszej restauracji w bikini dolnym. Tak jest, pan Krab. Dobry pomysł. I oczywiście plankton. W pysznościach serwowanych w kuble pomy zarobiłby miliony. Wiesz, że miałem na myśli pod tłustym krabem. To kubła pomy, nikt nie chodzi. Prawda. Chyba, że po to, by zapytać, jak tam nie trafić. Tak. Świetnie. Władze wciąż prowadzą śledztwo w sprawie pochodzenia gwoździ, które spowodowały te kolizje. Może pan Krab pomoże znaleźć sprawcę. Niedawno zamówił ciężarówkę pełną gwoździ. Musi dużo o nich wiedzieć. Aha. No dobra, to on sabotował to wszystko pewnie. Aha. O, mamy przejście. Poradnik, skoki, czyli na początku uczymy się oczywiście jak grać, spoko. O wiele widać, że grę naprawdę zupgrade'owali. Bez porównania z pierwszą częścią. Jestem ciekaw, czy też będzie taka trudna jak pierwsza część. Widzę, że mamy do zebrania jakieś złote monety i jakieś takie bańki. Coś takie różowo-pomarańczowe, ale dobra, pewnie wszystko odkryjemy. Póki co musimy nauczyć się grać i widzę, że gra działa o wiele, wiele lepiej. Płynnie działa, wszystko działa ładnie. Tak więc siema Sandy, witam. Cześć. Nitka, SpongeBob, zerwałeś się wcześniej niż kogut cierpiący na bezsenność. Co powiesz na poranne karate? Z przyjemnością, ale przydałaby ci się jakaś amortyzacja, Sandy. Wybieramy się z Patrykiem do świata rękawic. Chcesz się z nami zabrać? O! Dzięki, ale ta wiewióra walczy tylko na gołe pięści. O! Wolę już ćwiczenia wzmacniające i gumowe kaczuszki. Okej, ciekawe. Ale jak masz trochę czasu, to mógłbyś pomóc mi wywlec trochę starego złomu z ogródka. Aha, czyli to jest chyba pierwsza misja. Dla ciebie wszystko, Sandy. Wywlekamy złom tej damy. Ta! I śmiech, oczywiście. Klasycznie. Okej, czyli mamy jednak tiki. Posprzątaj wokół kopułu Sandy. To jest nasza jakby taka pierwsza misja, którą musimy wykonać. I tu się nauczymy, jak wykonywać ataki, oczywiście. Piękne poradniki, tutaj właśnie takie rysunkowe. Podoba mi się to. Dobra, to co? Pyk. Pyk. Jakie to jest płynne, nie wierzę w to. To jest po prostu zbyt płynne. Ja oczywiście gram na klawiaturze i myszce, bo jak podpiłem pada, to coś mi po prostu pad nie działał. Ale może ta gra nie wspiera pada na wersji Steamowej. Komputerowej. Na pewno możecie na PlayStation 4 zagrać, na Xboxie z tego co wiem i na pewno możecie też na Nintendo. Dobra, posprzątane, robota, załatwione. SpongeBob. Mój ogródek jest tak wypielęgnowany, że mucha nie siada. O! Dzięki za pomoc i bawcie się dobrze z Patrykiem.
wiem. Jasne, na pewno nic złego nie zrobimy. Na pewno nie namieszamy tutaj. Ale zaraz będzie. Dobra, wracamy do Patryka. Oczywiście tutaj musimy nacisnąć guziczek. Czyli są te łapki tak samo jak były w pierwszej części. Świetnie. Okej, atak z półobrotu. Dobrze wiedzieć. Pyk. I możemy wrócić. Bum. Pięknie. Jestem ciekaw, do jakich światów się przeniesiemy. To będzie fantastyczne. Położone miejsce we wszechświecie. Tu mieszkają moi przyjaciele. Jest i Skalmar. O! Dzień dobry, dobra. Przyjacielu. Jesteś gotów na rękawelacyjną przygodę? Rękawelacyjną. Jezu, pięknie. No raczej. Całą noc nie spałem, tylko udawałem, że mam dłonie. Mhm. Dwie godziny później. Te wczytywanie! Brawo, brawo, naprawdę. Czuję się, jakbym oglądał serial. Jakbym oglądał SpongeBoba, naprawdę. Dwie godziny później. O nie! Patrz, Patryku, fajne dzieciaki. Cześć. Ojej, ojej. Ten wóz tak po prostu zjawił się tu znikąd? Co za różnica. Nie, też nie dość fajne. Mhm. O nie, zaczyna się. Mogę to sobie wziąć? Co, ten stary kawał magii i tajemnicy? Pozwólcie, że się przedstawię. Mm-hmm. Nazywam się Madame Cassandra, dostawczyni zaginionych skarbów z siedmiu mórz. W przystępnej cenie. Coś tu nie gra. Magiczne bomblomydło. Tchnij bomblomydło. Życie w swoje marzenia. O nie, i oni wypowiedzą marzenie swoje. Nie, no wszystko zepsują. Czymś możesz zostać kim tylko chcesz być. Zdobyć wszystko, czego pragniesz. Tylko wymydl swe życzenie do nieba. Wymydl. Chociaż mnie się jakoś nie udało. Oho, wielkie oczy. Całą wieczność później. Dobra. Cała wieczność później. Chciałbym? Nie. Chciałbym? Nie. No nie, nie róbcie tego. Dobrze, moje pierwsze życzenie jest dla mojego przyjaciela, który kocha balony. Chcę, żeby Patryk przeżył największą balonową przygodę w swoim życiu! Aha. Balony! Czy jeden dzień ciszy i spokoju? Jak zawsze, tak to samo. Jak ja mam namalować najnowsze arcydzieło, skoro wy dwaj ciągle chichoczecie mi nad uchem? Chciałbym, żeby Skalmar był wreszcie doceniony za swoją sztukę. O! Co wy robicie? Robi wrażenie. Chciałbym, żeby cały świat zobaczył, jaka Sandy jest super. Piękne życzenia, ale coś tu czujesz, że się źle skończy. Ładna bańka! Trzy godziny później. Oh my god! Brawo, brawo. Hej, SpongeBob, co to znaczy? Tylko ci o niewinnym sercu mogą posiąść moc syrenich łez. Oho. Chyba to, że było mi pisane znaleźć to mydło. Czekaj, tu jest Aha. też własność króla Neptuna, nie dla śmiertelników, używać ostrożnie i z umiarem. O nie. O nie, pan krab! Wszystko się zmiesza. Czuję się normalnie jak w Marvelu. Multiversum obłędu będzie chyba tutaj. Coś w tym stylu. Ta-ra-ta-ta. Tak, już to widzę. Oj, 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 wszystko. Wszystko wymieszane. O nie, Patryku! Co myśmy zrobili? Kto by pomyślał, że magiczna mikstura od tajemniczej jasnowidzki w podejrzanym wozie może być niebezpieczna? Patryk zamienił się w balon, okej. Okay. To było kompletnie nie do przewidzenia. Chwila, Patryku, jesteś balonem! Chciałbym, gdybym był balonem, mógłbym Aha. robić fajne rzeczy. Latać. Takie jak to i to. Oh i my to. God. No jesteś balonem. Widzisz, SpongeBob? O! Ja jestem balonem!
To pewnie dlatego czułem się ostatnio taki dostępny. No nie. Tak jak mi widzowie powiedzieliście w odcinku, znaczy w poprzednich odcinkach z poprzedniej serii, że to co się dzieje w SpongeBobie nie można tego brać na poważnie, bo tutaj nie ma logiki. I to się zgadzam w 100% teraz. Musimy znaleźć naszych przyjaciół i upewnić się, że nic im nie jest. Misja znaleźć przyjaciół. Zgadza się. Rozmawiaj z Patrykiem. Przepraw się przez zalany teren. W ogóle teraz w tej części widzę, że dodali normalnie system questów, czyli jakby mamy tutaj konkretne misje i wiemy co robić, więc raczej nie będzie sytuacji jak w poprzedniej części, gdzie no tak naprawdę było nam bardzo ciężko to wszystko ogarnąć, bo nie wiadomo za bardzo było gdzie pójść i co robić. Zajrzyj do domu Patryka. Okej. Hops, hops, hops. Moja skała! Moja piękna, wielka skała! Jedyne, co mi zostało, to moje... O nie! Co jest? Wielkie karteczki samoprzylepne też. O nie! Najgorzej! Jak będę teraz pamiętał, żeby kupić więcej wielkich karteczek? Nie martw się, Patryku. Te karteczki na pewno gdzieś tu są. Albo tam... No na pewno gdzieś są, na pewno je znajdziemy, tylko... No właśnie... Czy my mamy... Dobra, dotrzeć do kopuły Sandy. Czyli sprawdziliśmy dom Patryka, który został totalnie zalany. To teraz idziemy do kopuły Sandy. Okej, czy będziemy tutaj mieli... O, wdeptywanie w ziemię. Okej, czyli z kontrolem. Spacja i kontrol. Okej, nie ma problemu. Hops, hops. Dobra. I wynurzyły nam się kolejne tutaj miejsca. I zdobywamy w ogóle te różowe kule. A, to jest galaretka. Okej, to już wiemy, że... Że to jest galaretka. Okej, wygląda dość ciekawie. Dobra, chodźmy do kopuły Sandy. Bo ona jakby, wiadomo, wiewiórka to może potrzebuje to powietrza. Zawieszanie to rezultat jakiegoś eksperymentu Sandy, który wymknął się spod kontroli. To na pewno przez nią. Nie. Nie wydaje mi się, Patryku. Po eksperymentach Sandy w powietrzu zawsze unosi się zapach gołębi. Tu czuję tylko swój oddech. I mydło. Bo to twoja wina, SpongeBob. Znaczy w sumie twoja i Patryka. O tak, to jest to. Dobra, czyli musimy teraz sprawdzić co u Sandy. Znajdź sposób... A, dobra, czyli byliśmy już u Sandy, okej. Czyli teraz musimy się dostać do tłustego kraba. I chyba musimy przejść tędy. Tak, mamy nawet pokazane, zobaczcie, mamy zaznaczone, że mamy iść w tym kierunku. Ale ja na wszelki wypadek przejdę się troszeczkę po mieście i rozejrzę się, co tutaj ciekawego możemy znaleźć. Tak, możemy atakować, powinienem w ogóle to wszystko... z mojego czarnego pasa. Przez cały ten czas używałem go jako szalika. O, w ogóle kopuła Sandy jest totalnie zniszczona. Dziwne. Wow. Dom Sandy wydaje się bardziej mokry niż zwykle. No, zdecydowanie. Musieli poszukać jeszcze górnej połowy. Aha, dobra. Marne szanse, żeby Sandy tutaj przeżyła. W sensie, no jakby ma swój kombinezon, więc raczej nie powinno być problemu. Poradnik szybowanie. O, pizza, naprawdę. Widziałem ten odcinek z pizzą, widziałem go. Coś pięknego. SpongeBob użył pizzy jako spadochronu. Dobra, lecimy. Uwaga, uwaga. Czy ja będę umiał szybować? Jej, szybowanie na pizzy. Okej, to tylko jest przez chwilę. Jak widzę, na razie mamy standardowe tiki. Oczywiście pewnie później będą też te inne. O, o, zepsułem? Nie, przeżyłem. Okej, to Patryk był. Aż się bałem, że tam coś dodatkowego było. Co przeoczyłem. Ale jak na razie bardzo dobrze się gra, bardzo przyjemnie. Więc jakby z tego się cieszę. Czym dzielni obywatele Bikini Dolnego będą się teraz żywić? Nie będzie krabu burgerów. Ulży ich portfelom niż pan Krab. Muszę to naprawić. Świetnie, pan Krab ulży im portfelom. Piękne teksty. Co to jest? Zabieraj ode mnie swoją trzęsącą... Plankton nawet w niebezpieczeństwie. Jestem zbyt mądry, żeby tak skończyć. No dobra, uratuj planktona. Co, mamy ratować planktona? Przecież dopiero co go pokonałem w poprzednim odcinku, a w zasadzie w ostatnim odcinku z poprzedniej serii gry. Ale nieważne, bitka. Już, uniki. O, możemy też robić uniki, dobra, czyli kontrolem robi się uniki. No dobra, trzeba będzie sprawdzić na pewno. Wow. Dobra, ciekawe, bardzo fajnie się uniki robi. Widzę, że jakby tutaj system sterowania jest bardzo poprawiony. Idioci! Przez was całe Bikini Dolne pogrążyło się w chaosie. Moja restauracja się przewróciła, a biedny mały Spot zaginął. Ojej. Mogliście przynajmniej mnie wtajemniczyć. To jakby moja specjalność. Słuszna uwaga. Okej. Wybacz, Plankton, wszystko naprostujemy.
Wszystko naprawimy. Musicie temu zaradzić, zanim ktoś poza mną wykorzysta cały ten chaos. No właśnie. Słuszna uwaga. Słuszna uwaga, dobra. Czemu się powtarzasz? Znowu ci twardy dysk szwankuje? Nie! Słuszna uwaga. Co jest? Ona jest winna. Tutaj moje małe gamonie. No dobra, niech będzie. Podejdę do ciebie, ale tylko dlatego, że ty mi sprzedałaś te moje te łzy dziwne. Moje urocze słodziaki. Przetrwaliście tę katastrofę. O, Madam Cassandro, tylko się wygłupialiśmy. Ale przez przypadek użyliśmy za dużo pani magicznego bąblomydła i zniszczyliśmy bikini dolne. A teraz wszyscy nasi przyjaciele zniknęli i wszędzie jest galareta i tęsknię za moim Gacusie. Gdzie jest Gacuś? Lepiej być nie mogło. Biedny Gacuś, właśnie, gdzie on się to podział? To jest zwykła galareta, SpongeBob. Aha. To kosmiczna galareta. Wow. Spoidło rzeczywistości. Wasze bańkowe szaleństwo musiało wybić dziury we wszechświecie, co spowodowało wyciek galarety i wciągnięcie waszych przyjaciół do nowych, niezwykłych światów. O! Chciałem powiedzieć dokładnie to samo. Okej. Musisz przynieść mi jej tyle, ile zdołasz, żebym mogła ją przebadać i naprawić bałagan. Jakoś jej nie ufam. Jestem w końcu przynajmniej w części za niego odpowiedzialna, bo przypadkowo dałam wam tak potężną miksturę. Mhm, no przypadkowo, brzmi jasne. Sensownie. Nie mam pytań. Dobrze. No to wskakujcie do portali, które pootwierałam w całym mieście. O! Mogę użyć galarety, żeby przygotować kosmiczne kostiumy, z których każdy będzie powiązany z jednym portalem. Aha. Im więcej przyniesiecie galarety, skinki! Tym więcej skinki, widzowie! Przed nami otworem. Pięknie. Jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi? Tak, kapitanie! Jestem gotów! Nie dalej słyszę! Dalej przed niezamierzonymi, acz dramatycznymi konsekwencjami naszych działań. Dobrze. O, czyli chyba pierwszy świat będzie kowbojski. Pięknie. Znajdź portal pasujący do kostiumu. Gdy odnajdziesz przyjaciół, użyj tej magicznej różdżki, by sprowadzić ich do domu. Okej, nie ma problemu. Magiczna różdżka, sprowadzić przyjaciół. Zapamiętałem. Korzystaj ze sklepu, by zakładać, kupować kostiumy SpongeBoba. Możesz odblokowywać kostiumy, czyniąc postępy w fabule, zbierając dublony i wykonując zadania poboczne. Użyj kosmicznej galarety do zakupu odblokowanych kostiumów. Otwórz sklep z menu pauzy. Okej, czyli jakby przechodząc w fabułę odblokowujemy nowe kostiumy, zbierając dublony i wykonując zadania poboczne. Czyli mamy tutaj też system zadań pobocznych. Ciekawe, zobaczmy. O, tak to wygląda. Nagrody 1x44. To jest jakby chyba zwykły. Tu mamy w ogóle jakieś levele? Wow, dobra, zobaczmy co dalej możemy. Chyba dalej, aha, możemy scrollować w dół na pewno. Ale jeżeli chodzi o nawigację QE. O, bikini dolne i mamy tutaj nowy świat. Czyli będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem nowych światów. I na każdym świecie będą zadania poboczne i misje główne. Dajcie znać, widzowie, czy chcecie, abym zrobił tę grę na 100%. To jest pytanie do was. Oczywiście mamy opcje, to nas nie interesuje. Mapy świata i tu są te kostiumy. Kampania. O, specjalne kostiumy, zawartość do pobrania. O, to chyba te kostiumy, które dostałem tutaj też w pakiecie. Od razu mogę sobie je założyć, bo mam też jakby kostiumy z DLC przedpremierowym, więc... Mamy tutaj kilka ciekawych. Ten wygląda dziwnie. Ten też taki dziwny. Patrzcie, założyłem ten, a jednak... Aha, bo dobra, bo najechałem na ten, dobra. Wszystko działa. O nie, wysucha gąbka. Taki SpongeBob, Syrenaman SpongeBob. I to jest ten mecha SpongeBob, którego pokonaliśmy w poprzedniej serii. Dobra, ja na razie myślę, że pójdę z fabułą, czyli założę ten. Tu mamy całe mnóstwo do odblokowywania. Oczywiście za levele się je odblokowuje i za kaskę jakąś. No dobra, więc zróbmy cokolwiek, żeby tutaj też jakby troszeczkę pójść tą fabułę. Znajdź tajemniczy portal. Dobra, póki co zbierzmy troszeczkę tej galarety. I musimy znaleźć tajemniczy portal, który jest tutaj. Okej? Czyli jak w pierwszej części mieliśmy... Może być po drugiej stronie. Dobra, teraz łapał portal, dobra, nieważne. Musimy ich uratować. To nasz przyjacielski obowiązek. Dobrze.
Nie ma problemu. Dobra, co chciałem powiedzieć, że w pierwszej części jakby podróżowaliśmy po mieście i tam mieliśmy jakby, tutaj mieliśmy wiadro pomyj, tam mieliśmy jakieś inne miejsca, a teraz jakby podróżujemy po portalach i ja widzę tam majty, tylko czy to są zwykłe majty? To jest chyba są zwykłe majty, czyli HP po prostu. Tak to wygląda. Dobra, spróbujmy coś tutaj rozwalić. Okej, w skrzyniach chyba nic nie ma, z tego co widzę, więc raczej to co musimy zrobić to po prostu wejść do portalu. No to wbijamy i zobaczmy jak będzie wyglądał pierwszy świat. Tak więc uwaga, uwaga, portal został otwarty. Wy widzowie oczywiście zostawcie całe mnóstwo łapek w górę, ponieważ będziemy kontynuowali serię ze SpongeBoba. Postaram się wrzucać odcinki co drugi dzień, więc zapamiętajcie sobie, że co drugi dzień będą się odcinki pojawiały. Jeżeli dam radę, to i nawet częściej, ale tak średnio co drugi dzień. Wymiennie oczywiście z jakąś inną serią. Tak, żeby wam się nie przejadło i też, żebym ja dał radę tyle odcinków nagrać. Pięknie, konik morski! No to lecimy dalej. Nice! Wow! Co jest? Nie mogę się zatrzymać! Okej, dobra, czyli musimy teraz lecieć tutaj. Na dzikim zachodzie! Chaos! Ale pięknie! Jazda! Zbieramy galaretkę. Pięknie! Coś mi się wydaje, że tutaj bardzo ulepszyli, jeżeli chodzi, bo w poprzedniej grze mieliśmy tylko, że tak powiem, na desce mogliśmy jeździć. A tutaj już mamy konika, jakieś takie urozmaicenia. Dobra. Wybacz, partnerze. Szukam mojego kolegi, pana Kraba. Wysoki, gdzieś na tyle, czerwony, lubi pieniądze. Lubi pieniądze. Problem z Krabem, co? Po mojemu to powinieneś pogadać z szeryfem w Manta Fe. Manta Fe? Co to jest Manta Fe? Znajdź szeryfa w Manta Fe, checkpoint. Okej, i też jak mi pierwsza rzecz, która mi się tak bardzo rzuca, bardzo rzuca w oczy, to to, że jest o wiele więcej dialogów, to na pewno. No i gra naprawdę została usprawniona. Mega się cieszę, bo jakby w pierwszej części głównie trzeba było grać i było taki arcade'owy styl. Tutaj mamy troszeczkę styl jakby... O, nie, nie z tych rzeczy. Tutaj mamy troszeczkę taki styl jakby z tego, z takiej gry na przykład jak Spider-Man, gdzie jest bardzo dużo dialogów i już jest taki bardziej fabuła, jak w Kangurku Kao, coś na tej zasadzie. Takie mam tutaj przeczucia. Dobra, tam możemy pójść. Dobra, co to może być? Okej, czy tu coś będzie, czy tutaj nic nie będzie, bo to wygląda... O, dziękuję panu. Okej, dobra, nieważne. Mamy pierwszą śmierć, a w zasadzie pierwsze utopienie. Na pewno coś by tam było, tylko... Ja te tiki mogę niszczyć chyba też jakby skacząc na nie. Tak. Czyli tu. Okej. Siup. No i to się źle kończy. Czy tracimy porty? Tracimy. To nie, dobra. Lepiej tego nie róbmy. Siema. Jakiś taktyczny unik. Atak. Unik. Ej, walka jest o wiele łatwiejsza. To mi się podoba. Pięknie. Mam nadzieję, że seria wam się bardzo spodoba i przyjmie, bo też... Wow. Ty jesteś moim najlepszym przyjacielem. No właśnie, bo też jakby nie ma co ukrywać, pierwsza część bardzo wam się podobała, więc obstawiam, że ta część też jakby przypadnie wam do gustu. Ale póki co ruszymy odnaleźć szeryfa. Oj, szybko. Lepiej nie ryzykować, lepiej nie ryzykować. Dobra, pyk, pyk i spadamy. Nie wiem też, czy tutaj są jakieś ukryte rzeczy, bo na razie jeszcze nic takiego nie znalazłem. Obstawiam, że są, ale niestety nie ma złotych szpatułek, więc troszeczkę lipa, chociaż kto wie, może coś takiego znajdziemy. O! Santa Fe, czy tam Manta Fe. SpongeBob, więzienie. Co tam widzisz? Wodę? Sodę? Wodę sodową? Co tam widzisz? O, skorupka, ale małe. Nie zmieścimy się. Dlaczego jesteśmy tacy wielcy? No tu jesteś mały, Patryku. To nie jest małe, Patryku. Nie jest? Jest po prostu bardzo daleko. Oho, pani Puf. Jesteśmy uratowani, to pani Puf. Jeśli ktoś wie, gdzie jest pan Krab, to ona. Zdecydowanie. Tylko nawet się nie zatrzymała. Dziwne. Szybko, dogońmy ją. Co, mamy ją zdogonić? Chociaż znalazł. Niby jak? Tutaj musimy najpierw się z nią zapoznać. Tak jak zapoznaliśmy się z nią, kiedy zapoznała się z nami w domu. O! Nie. Czyli jakby przede wszystkim musimy się zapoznawać od nowa? Ciekawe. O, zobacz jak ten świat jest ogromny. Wow. Tutaj, tam więzienie. Wow. Spore, bardzo spore. Tu w ogóle mam jakieś przejście, widzę. I możemy pójść tam, albo możemy pójść tu. Pytanie tylko, czy jeżeli pójdę tutaj, to czy będą to misje poboczne? Czy może to będzie po prostu jakaś znajdźka?
Może powinienem pójść za główną misją i dopiero później robić poboczne. Chociaż... Może pójdziemy tą ścieżką później. A, dobra. Czyli tu trzeba mieć jakąś chyba moc kopnięcia, żeby odblokować to albo przejść główną fabułę. I wtedy będziemy mogli wrócić tutaj jako do misji pobocznej. To jest tylko moje przypuszczenie, ale tego pewnie się dowiemy za niedługo. Poszukiwany jest. O nie, pan krab jest poszukiwany tutaj. Oj, coś czuję, że on tutaj będzie albo jakimś szeryfem, albo będzie złodziejem największym, co by idealnie do niego pasowało, zwłaszcza, że on uwielbia pieniążki. Tak więc zobaczmy. Dobra, polećmy tędy. I na pizzy. Pięknie, lądujemy. Trzeba uważać, bo to się chyba będzie... A, to się zarwie, więc szybko. Cyk, dobrze. I w tamtym kierunku mamy pójść. Dobra, więc chyba muszę najpierw na dół. Wystarczy odrobina. Tak jest, najpierw na dół. O nie, to przeszkoda. Niebezpieczeństwo. Teraz chyba powinniśmy iść na górę? Jejku, dziś dość dziwnie, bo wydaje mi się, że powinniśmy iść tam. A my idziemy w zupełnie innym kierunku. Nie, dobrze idziemy. Tylko mi się tak wydawało, te plansze są na pewno dobrze zaplanowane. Chyba wypadło. Siema. Wynocha. Bęk, pięknie. Gdzieś tutaj powinna być też pani Pół, więc zaraz ją pewnie znajdziemy. Jestem też ciekaw, czy będziemy mogli grać innymi postaciami. Poradnik, bomblo, guzik. Okej, czyli musimy użyć bombla, żeby go tutaj rozwalić. Okej. Łatwe. Ale trzeba by na pewno łatwe. No właśnie. Dobra, raz, dwa, hops. I teraz siup, bomblo, guzik. Nice, dobra, i teraz lecimy sobie na drugą stronę. Więc szybko, tędy. Nice. I chyba powinniśmy zejść tutaj na dół, tak jest. W ogóle możemy też, możemy ich w bąble łapać. Ej, przydatne. Ej, tego nie złapało. Dziwne, jednego nie złapało, więc pewnie oni potrafią się jakoś bronić tutaj. Siup. Dobra, i to się nam wynurzy. Na dzikim zachód. Dziki zachód. Checkpoint. Co ona robi na ranczu? Czyli teraz trafiliśmy na ranczo, czyli zanim trafimy do więzienia, to jeszcze będziemy musieli tutaj parę misji wykonać, na to wychodzi. A, ciekawie. Zbierzmy oczywiście tutaj te, tak powiem. Nie, ja będę nazywał to chyba gumy do rzucia, bo tak mi to przypomina. Dobra, nieważne. Uszanowani nieznajomi, przyszliście tu na piechotę? Tak, zgadza się. To okropnie niebezpieczne. O. Można uschnąć w mgnieniu oka. O! Na samą myśl mnie rozdyma. Nie dziwię się, w końcu jesteś rybą rozdymką, pani Puf. Mnie rozdyma, jak zjem karmę dla ślimaków. O! Cześć. To niedobrze. Nazywam się SpongeBob, a ten balon to Patryk. Szukamy naszego przyjaciela, pana Kraba. Ale możliwe, że nie wołają na niego pan Krab. Może podróżować pod innym imieniem. Okej. Okay. O! Na przykład Jeremiasz. Jeremiasz. Albo pięknie. Petunia. Petunia. Albo kapitan Pazu. Albo Ronaldo. Ronaldo? Zmienny krab, co? Spróbujcie w Magdafę. Tam kończą wszyscy ci, którym czegoś brakuje. Czyli jest w więzieniu prawdopodobnie. I mogłabyś nas tam podrzucić? To szkoła jeździectwa, nie taksówka. Aha. Ale jeśli przystąpicie do mnie egzamin, będziecie mogli dojechać tam sami jako posiadacze własnego prawa jazdy konnej. Prawa jazdy konnej. Nie sądzę, żeby SpongeBob to zdał, moje ale okej. Okay. Prawko. No. Spotkaj się ze mną przy koniku morskim, gdy będziesz gotowy. Dobra. Zobaczymy, czy utrzymasz się na nim przez całą drogę do Magdafę. Nie ma problemu. I ja to widziałem, nie wiem czy wy to widzowie widzieliście, ale na dachu tutaj jednego z tych budynków jest złota moneta. Tak, dokładnie tam, więc tam musimy się dostać. Więc zanim pójdę do konika, to ja sobie wejdę tutaj na samą górę, co nie powinno być jakoś specjalnie trudne. Wygląda mi to dobra. Na przygodę w przygodzie. Pięknie. Zbierzmy trochę tego szlamu. Kurczę, jak to się nazywa? Co to jest? To są bąble? O! Co to jest? Szkoła jazdy. Aha, to jest chyba postępy moje. Postępy moje i teleportacja. Okej. Tak to działa. Ja bym chciał się zatrzymać, gierko. No tak, czy my musimy... Czy my teraz przejedziemy tą misję jeszcze raz? Bo przez przypadek coś kliknąłem? Niemożliwe. Tak, naucz się jeździć na koniku morskim. Ale teraz mamy tą misję, co jest totalnie dziwne, bo powinno się dać z niej wyjść w dowolnym momencie, ale wychodzi na to, że przez przypadek ją powtórzyłem. Dobra, pominijmy to. Okej, i czy teraz mogę tutaj wrócić? Okej, teraz się odblokowało. Okej, czyli możemy się w dowolnym momencie cofać do dowolnej misji.
co może się okazać bardzo przydatne. Niestety tutaj jakby przez przypadek kliknąłem, więc wydarzyło się coś takiego. Ale dobra, zbierzmy sobie złotą monetę. Mam nadzieję, że uda mi się ją dość szybko zdobyć. Oj, chyba tędy nie wejdę, czyli będziemy musieli pójść jakoś naokoło. Zbierzmy trochę tego. I tak, gdzieś tutaj może. Okej. I chyba to mi za dużo nie dało, ponieważ... Nie, to się obniża. Dobra, wykorzystajmy to. I czy teraz to nie pójdzie w górę przypadkiem? Tak, pójdzie w górę. Dobrze, leć, 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 ładnie, ładnie. Nice. Nie wiem, czy powinienem tak to przejść, czy bardziej okrężną drogą, ale zrobiłem to. Mamy złotą monetę, dobra, nieważne. No to lądujemy. I chyba tak, tutaj musimy pójść, zdecydowanie. Dobra, zróbmy tą główną misję i zobaczmy, czy uda mi się utrzymać na koniku. Siema. Pani Puf, to znaczy, pani nauczycielko, muszę wyznać, że zdarzało mi się już podchodzić do takich egzaminów i nie jestem w tym najlepszy. Zgadza się, nie jesteś najlepszy. Kontynuuj. Więc, byłaby szansa, żebyśmy opuścili ten... Cwaniak. SpongeBob. Trochę rodeo nigdy nikomu nie zaszkodziło. Mhm. Nikomu z tych, co przeżyli. Co przeżyli, ojojoj. Gotowi? Jasne, pani Puf. Let's go! Już! Dobra, łatwo. Poradnik, konik morski, shift, okej, przez barierki. Dobrze. Okej. Czyli z shiftem. O tak, dobra. Skacz! O, szarża! Nice! Bum! Zdobyłeś 35,7 punktów! Nice! Dobry jestem! Szybko! Bum! Nie wiem, czy ja dobrze jadę. Wal naprzód, dobrze! Jazda, jazda! Lecimy! Burgerek! O, szybko! Szybko! Co ona tam gada do mnie? Nie czaję! Przestań do mnie teraz gadać, ja tu się skupiam na jeździe. Hops! Jest! Bang! Pięknie! Czerwony zwykle oznacza stop! O! Czy ja... A, okej, dobra, myślałem, że zginąłem, ale nie, to po prostu był koniec trasy i takie miałem... Czy ja coś źle zrobiłem? Ojej, ale jednak nie, całe szczęście. Zdobyłeś 6 punktów na 7. Do zdania egzaminu zabrakło tylko jednego punktu? Hurra! O, czy możemy powtórzyć jak to... egzamin? To była świetna za... Nie, to nie będzie konieczne. Aha. Nie wiedziałam, że dobrze się bawiłeś. To jest warte dodatkowego punktu. Nice, mamy prawo jazdy. Oto twoje prawo jazdy. Dziękuję, pani Puf. Nie sądziłem, że SpongeBob zda prawo jazdy, ale okej. Dzięki, partnerko. Ale udało się. Prawko! Yeah! Mamy prawko! Co jest? O nie, no to czemu to, to się nie mogło inaczej skończyć? Chyba nie może! To prawo jazdy pozwala tylko jeździć na konikach morskich i podobnych zwierzętach. A... Z wyjątkiem... Wszystkiego innego i samochodu. Nie ma ani słowa o łódźmobilach! Właśnie! No cóż, jak już wynajdą łódźmobile, będę musiał zdać egzamin jeszcze raz. Czyli jednak nie zdał prawka na łódźmobil. Okej, porozmawiaj z szeryfem. Dobra, lecimy teraz do szeryfa. Iha! Który jest to dokładnie tutaj w banku. Oj, coś czuję, że szeryfem... Nie, nie, szeryfem na pewno nie będzie pan Krab. Kto, ale kto jest szeryfem, tego dowiemy się w następnym odcinku.